Elżbieta z Rolnik szuka żony rozczuliła fanów nowym zdjęciem na Instagramie. Do tej pory nie pokazała fanom tej wrażliwej strony. Elżbieta z Rolnik szuka żony zachwyciła fanów nowym zdjęciem. Tym razem nie chodzi ani o Marka, ani o udział w programie. Z tej strony widzowie nie mieli jeszcze okazji poznać jej za dobrze. To, o czym właśnie napisała na Instagramie w połączeniu z rozczulającym zdjęciem, wzruszyło fanów. Piękne to. Wiele bym dała jedną taką chwilę, duże czarne serce, napisała jedna z fanek. Zobaczcie, czym Rolniczka tak wpłynęła na fanów. Rolnik szuka żony, nowe zdjęcie Elżbiety zachwyciło fanów. Wygląda na to, że Elżbieta w Rolnik szuka żony 8 znalazła prawdziwą miłość. Chociaż swoim sposobem bycia nie podbiła serc fanów w programie, zaproszeni na gospodarstwo panowie byli nią oczarowani, chociaż nie szczędziła im fizycznych sprawdzianów na terenie swojego domu. My mamy złe trapłacone. Żartowali w jednym z pierwszych odcinków. Ostatecznie Rolniczka dokonała ostatecznego wyboru i uczestnikiem, z którym chce stworzyć coś więcej, okazał się być Marek. Ich relacja nabrała tempa podczas rewizyty Elżbiety u Marka nad morzem. To właśnie tam, po raz pierwszy pozwolili sobie na szczerą rozmowę o emocjach, a nawet niemalże doszło do pocałunku. Myślę, że się zakochałem. Nawet nie myślę. Ja to wiem. Przyznał Marek. Na razie to takie zauroczenie, ale już coś się dzieje. No to więc, ja się chyba tego boję, wyznała Elżbieta. Elżbieta z Rolnik szuka żony dopiero teraz odsłoniła również tę swoją wrażliwą stronę. Jej uczucie do Marka zaczyna nabierać tempa. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój tej relacji i ciekawi są, co wydarzyło się pomiędzy nimi po finale show. Uczestniczka jest również aktywna na Instagramie. Jedno z jej ostatnich zdjęć szczególnie rozczuliło fanów programu. Elżbieta z Rolnik szuka żony opublikowała piękne zdjęcie z jedną z córek Wiktorią i napisała: to moje kochane szczenie, już takie duże, uśmiechnięta twarz z oczami w kształcie serca mama i korka. Widzowie docenili przepiękną relację mamy i córki i cieszą się, że panie mają ze sobą taki dobry kontakt. Piękne to. Wiele bym dała jedną taką chwilę, duże czarne serce. Pięknie uśmiechnięta twarz z oczami w kształcie serca. Piękne dziewczyny jesteście, uśmiechnięta twarz z oczami w kształcie serca. Choć duże zawsze będzie dla mamy jak małe bibi, twarz gotowa do uścisku. Każda mama tak ma, uśmiechnięta twarz z oczami w kształcie serca. Elżbieta z Rolnik szuka żony przez swoje zachowanie w programie nieco naraziła się fanom, ale podkreśla, że nie przejmuje się negatywnymi komentarzami. Dzięki temu, że jest aktywna w sieci, widzowie mogą poznać ją od zupełnie innej, radosnej i rodzinnej strony. Zdjęcie z córką to nie jedyne zdjęcie, które rozczuliło fanów. Rolniczka chętnie publikuje również zdjęcia z najmłodszym wnuczkiem, a niedawno miała co świętować. Mały Oliwier obchodził swoje 6. urodziny.